2612 uczniów w 5 łukowskich podstawówkach rozpoczęło 4 września nowy rok szkolny 2023-2024. Wśród nich jest 351 uczniów klas pierwszych. Z naszą kamerą gościliśmy na rozpoczęciu roku szkolnego, między innymi w szkole podstawowej numer 3. Witaj szkoło, oto wracamy, żegnaj piasku nad Cieniem Bożym. Już ze ścian białymi skrzydłami sfruwa do nas nasz szkolny orzeł. Wróciliśmy do szkoły, opaleni, wypoczęci i pełni cudownych wspomnień. A jeszcze kilka dni temu na wakacjach były z nami słońce, woda, lenistwo. Dziś naukę w murach trójki rozpoczyna 260 uczniów w klasach 1, 2 aż do 8, 14 oddziałów łącznie. Przybyły w tym roku 2 kolejne oddziały i 40 pierwszoklasistów. Nad edukacją i sprawnym funkcjonowaniem szkoły będzie czuwało 35 nauczycieli, 13 pracowników obsługi administracji. Rozpoczynając nowy rok szkolny, chciałabym podkreślić, że w szkole dołożyliśmy wszelkich starań, by placówka była bezpieczna, a uczniowie czuli się w niej dobrze. Życzę naszym rodzicom i uczniom wytrwałości i powodzenia. Wesoła szkoła nasza, za tyle już tych ma, a każda nas zaprasza, więc idźmy do miasta. Podarekę lewo, podarekę prawo, zaczniemy zajęcia wesoło zabawą. Podarekę lewo, podarekę prawo, zaczniemy zajęcia wesoło zabawą. Na rozpoczęciu roku szkolnego w Trójce gościł burmistrz Łukowa Piotr Pułdowski. Za nami 2 miesiące wakacji, czas beztroski, zabawy, wypoczynku, ale wszystko co fajne szybko się kończy. Natomiast to co przed nami też będzie bardzo intrygujące i ciekawe. 4 września w tym roku to jest pierwszy dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 23-24. To czas wyzwań. Każdy początek jest takim czasem wyzwań i tak też się dzieje tutaj. Przed chwilą zakończyliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego w naszej kochanej Trójeczce. Szkoła, która rośnie w siłę. To pierwszy rok w historii tej szkoły, nowej odsłonie szkoły podstawowej numer 3, kiedy mamy wszystkie roczniki, klasy we wszystkich rocznikach, w sumie 14 oddziałów i ponad 260 dzieciaczków wchodzących do tej szkoły. To powoduje, że jest nadzieja i wierzymy w to bardzo, że ta szkoła staje się coraz silniejsza i tak jest rzeczywiście, że ona jest coraz mocniejsza. To również nowe wyzwania. Taka liczba oddziałów, duża liczba powoduje, że uruchamiamy tutaj stanowisko wicedyrektora tych spraw. Jest coraz więcej. Tutaj również były zatrudnienia w tej szkole, między innymi nauczyciela do klas 1-3, czyli tej wstępnej edukacji, ale również nauczycieli uczących języków obcych. Dyrektor Trójki pochwaliła się nam nowym projektem. W ubiegłym roku powstała inicjatywa utworzenia muralu na fasadzie naszej szkoły. Muralu przedstawiającego naszego patrona Józefa Piłsudskiego. W tym roku mamy nadzieję sfinalizować ten projekt. Mamy już większość funduszy. Myślę, że jeszcze na przełomie września i października uda się to wykonać. Na rozpoczęciu roku szkolnego gościliśmy również w szkole podstawowej numer 4. Rok szkolny w szkole podstawowej numer 4 w Łukowie rozpoczyna się dobrze. Powiedziałabym, że rozpoczyna się bardzo dobrze, gdyby nie to, że mówimy, że w oświacie ciągle brakuje pieniędzy, więc zatrzymam się przy tym słowie dobrze. Uczniowie są zainteresowani naszą placówką, mamy 3 klasy pierwsze, 2 klasy ósme, ponieważ odeszło 5, ale jesteśmy zadowoleni, każdy nauczyciel ma zagwarantowaną pracę, w zasadzie nie wykazujemy wakatów, więc mam nadzieję, że pomimo różnych obaw, ten rok będzie rokiem dobrym. Początek roku szkolnego to czas, kiedy w łukowskich podstawówkach na wniosek Rady Miasta przeprowadzane będą kontrole.
Te 2 miesiące wakacji to dla urzędu oczywiście praca. W tym okresie wyłoniliśmy firmę audytorską, została podpisana umowa, pierwsze dokumenty dla firmy audytorskiej zostały już przekazane. Ja co do wyników audytu jestem bardzo spokojny, bo jestem przekonany, że łukowskie jednostki, placówki i szkoły są dobrze zarządzane. Mówię tutaj z tego punktu widzenia centralnego, z punktu widzenia urzędu, ale również mam pełne zaufanie do osób, które zarządzają szkołami, czyli do dyrektorów, do pracowników obsługi. Jestem święcie przekonany, że wyniki tego audytu będą dobre, co nie oznacza, że nie będzie jakichś wskazań, jakichś sugestii, co można ewentualnie zmienić, ale również bardzo się cieszę, że z ust niektórych radnych wyszła kategoryczna informacja, że nie będzie, nawet jeśli takie będzie wskazanie w wyniku audytu, żeby którąś ze szkół zlikwidować, na przykład tą, to nie będzie takiej woli w Radzie, żeby taki ruch wykonać. Myślę, że to dobra zmiana w postawach części radnych.